i telefon, i internet, i telewizję. O szczegóły można pytać na stoisku Wektry. Są tam osoby, które na pewno udzielą wszelkich. Jeszcze nie powiedziałam o bardzo ważnej rzeczy. Z nami zawsze współpracuje Caritas w osobie pani Lidii Matuszewskiej, prezesa. Bardzo serdecznie zapraszam. A także jest z nami pan Grzegorz Kunda, zespół Illusion, któremu bardzo serdecznie dziękujemy. Zawsze również z nami w różnych miejscach, całkowicie społecznie. Te dwie osoby, właśnie pan Grzegorz Kunda i pani prezes, otrzymali coś takiego, jak jest taka statuetka świętego Mikołaja. Dostaje się za to, że się po prostu robi coś bez pieniędzy, z poświęceniem dla innych. I ci ludzie właśnie to robią. I myślę, że ten tytuł i ta statuetka świętego Mikołaja zobowiązuje, ale oni robią to naprawdę z czystego serca i dla ludzi, dla tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. I dzisiaj też są z nami i wspólnie z nami będą się angażować właśnie w tą wspólną zabawę i w obchody 745-lecia Słupska, bo my tworzymy wszyscy ten Słupsk. I dziękujemy właśnie za to, że Słupsk ma właśnie takich ludzi. Dziękujemy. Bardzo serdecznie Państwa gorąco witamy w ten piękny, przepiękny dzień i zapraszamy do gorących rytmów, tak jak ta pogoda. Po nagrodę, ale brawo, bardzo ładnie. Wiktoria, to dla ciebie główna nagroda. Na to, że prawie nas.
bardzo lubię wiosnę, ciepło i radosne. I w lesie śpiewa ten, i kwitnie z polu kwiat. Życie to są piękne chwile, kolorowe jak możliwe, ale zegar graje czas, nie zatrzymasz go i tak. Gdy wspominaj piękne chwile, przecież było i na tyle, zegar nie zaszkodzi nam, niech czas biegnie co mi tam. Jeżeli się wam nasza muzyka podoba, to zapraszamy na stronę internetową, jest tam mnóstwo muzyki. Dziękujemy zespołowi Iluzjon. Nie możemy już. Dziękujemy zespołowi Iluzjon. Zespół Iluzjon gościł, proszę państwa, dzisiaj na Jarmarku Gryfitów na zaproszenie telewizji Słupsk w sieci Wektra, bo to telewizja Słupsk w sieci Wektra była gospodarzem minionej godziny jarmarku.